W imieniu Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, drodzy internauci, w dzień 2 maja, pierwszy czwartek tego miesiąca, święto flagi państwowej. A witam Was słowami, które nasz Kościół wybrał na ten dzień, z psalmu 81, gdzie czytamy: Pan mówi, o, gdyby usłuchał mnie mój lud. I z listu do Kolosan, 23 werset z rozdziału 1. Wytrwajcie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejcie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszycie. Mamy zawartą też taką modlitwę. Ojcze nasz w niebie, święć się imię Twoje. Stoimy przed Twoim domem łaski, aby wyznać nasze grzechy. Wyznajemy, że słuchaliśmy Twojego słowa, ale nie wypełniliśmy go. Często błądzimy, nie dbamy o ważne sprawy. Stajemy wobec przeciwności losu i wyzwań, aby nie budować naszego życia na piasku, ale na fundamencie, którym są słowa Jezusa Chrystusa. Chcemy się zmienić, pomóż nam postępować właściwie i sprawiedliwie. Drodzy, jaka jest różnica pomiędzy tym, że ktoś nas słucha, a tym, że ktoś się nas posłucha? Myślę, że tego pytania nie muszę chyba zadawać przede wszystkim nauczycielom, rodzicom, ponieważ dobrze wiemy, jaka jest różnica. Bardzo często dzieci na różnym etapie edukacji, rozwoju potrafią nas słyszeć, ale albo wybiórczo podchodzić do tego, co do nich mówimy, albo w ogóle udawać, że nie słyszą. I nie chcę oczywiście tutaj mówić, narzekać, bo to jest etap rozwoju bardzo potrzebny w życiu człowieka, ale chcę tylko wam powiedzieć, że to wcale nie jest cecha przypisana wyłącznie do dzieci. Ponieważ my, dorośli ludzie, chociaż mówimy o sobie, że jesteśmy dojrzali, odpowiedzialni, potrafimy przecież postępować dokładnie tak samo. Słyszeliśmy w psalmie dzisiejszym z 81, jak Bóg mówi, że gdyby Jego lud Go posłuchał. I myślę, że właśnie naród wybrany jest tutaj najlepszym przykładem tego, co zagraża też nam, chrześcijanom. Naród wybrany przecież przez wieki studiował Tanach, swoje Pismo Święte, czyli to, co my nazywamy chrześcijanie Starym Testamentem. Przez wiele wieków społeczność żydowska w Europie to była jedyna większa społeczność, która potrafiła w większej liczbie oczywiście czytać i pisać. Oczywiście czytać po to, żeby móc czytać swoje Pismo Święte. Ale zgodzimy się, że czytać Pismo Święte, a wdrażać to, co jest w nim zawarte, to są dwie różne rzeczy. Drodzy, żyjemy w czasach powszechnej edukacji. Każdy z nas potrafi czytać i pisać i mam szczerą nadzieję, że jeśli nie czytamy codziennie, to przynajmniej w jakiś sposób regularnie Pismo Święte. Jeżeli nie co niedzielę jesteśmy na nabożeństwie, to przynajmniej regularnie staramy się uczęszczać. Co jakiś czas, jak nam pozwala praca, życie, ale żeby była jakaś regularność. Mam nadzieję, że dokładnie tak robisz. Ale chcę ci powiedzieć, że nawet jeśli tak robisz, to nie jest wszystko, co powinieneś zrobić. Słuchać Bożego głosu, a posłuchać się Pana Boga, to są dwie różne rzeczy. Słuchać głosu Boga, to jest właśnie czytać regularnie Pismo Święte, regularnie słuchać albo czytać kazania, rozważania, forma dowodna. Ale posłuchać się Boga, to oznacza wdrażać w każdym momencie naszego życia to, co On do nas mówi. Czasami wymaga to od nas heroicznych działań. Zdarzają się w naszym chwili takie życie, kiedy musimy podjąć drastyczną decyzję. Ale bardzo często przecież ten wybór, jak się zachować, mamy w prosie życia codziennego.
I nawet wtedy, w tej szarej rzeczywistości, która wydaje nam się mieć bardzo niewiele wspólnego z bohaterstwem, właśnie wtedy też mamy słuchać i wdrażać Boże Słowo. Nie mówić fałszywego świadectwa przeciwko sobie nawzajem. Być słownym, uczciwym, zawsze przyznawać się do imienia Jezus i żyć w taki sposób, żeby ludzie nie musieli się nas pytać, jakie jesteśmy religii, czy jesteśmy w ogóle wierzący, bo przez nasze zachowanie to powinno być dla nich oczywiste. Życzę wam, ale też sobie życzę, żebyśmy potrafili dokładnie to robić. Nie tylko słuchać Bożego Słowa, ale też posłuchać się Pana Boga. Żebyśmy potrafili, jeżeli przyjdzie jakaś wielka chwila w naszym życiu, żebyśmy potrafili stanąć na wysokości zadania, ale przede wszystkim, żebyśmy przez te 99% naszego życia, czyli zwykłej, szarej codzienności, niekoniecznie nudnej, zwykłej, szarej codzienności, żebyśmy też pamiętali o Panu Bogu, o Jego Słowie i o tym, żeby wdrażać to, co On do nas mówi. Amen.